projekt uchwały. Nie widzę żadnych uwag. W związku z tym, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Śląskiego na rok 2014 na podstawie obowiązujących przepisów. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, które polega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatu Szkolskiego. Uzasadnienie. Rada Powiatu może działa zgodnie z uchwalonym planem pracy na sesjach zwyczajnych. Poza planem Rada obraduje na sesjach nadzwyczajnych i nieuczestnych. W razie potrzeby Rada Powiatu może dokonywać zmian i uzupełnić planie pracy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Dziękuję. 15 głosami projekt został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji dotyczącego przedłożenia sprawozdania z działalności komisji i tutaj jako pierwsza będzie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, proszę o zaopiniowanie projektu uchwały o przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013. Na podstawie artykułu 38b.3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Szkolskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Starości Powiatu Szkolskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Polskiego. Uzasadnienie. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starostów w zakresie pierwszeństwa nad powiatowymi służbami, instytucjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Powyższe przepisy zobowiązują starostów do złożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności komisji. Dodam jeszcze, że uchwała była przedstawiona na Komisji do spraw społecznych i bezpieczeństwa i uwagi, które tam zostały wniesione, zostały ujęte i poprawione w sprawozdaniu z działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Jednostu radnych głosowało za przyjęciem uchwały z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013. Teraz poproszę panią naczelnik wydziału, Anetę Świadkowską, o przedstawienie uchwały dotyczącej przyjęcia polityki oświatowej Powiatu Szkolskiego na rok 2014-2020. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały Rady Powiatu Szkolskiego w sprawie przyjęcia polityki oświatowej Powiatu Szkolskiego na lata 2014-2020. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się politykę oświatową Powiatu Szkolskiego na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szkolskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do badań placów powiatu należy m.in. prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, w tym szkolnictwa specjalnego. Natomiast zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Powiat szkolski jest organem prowadzącym dla publicznych jednostek oświatowych, takich jak szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne, szkoły policjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Zadania samorządu lokalnego jako organu prowadzącego określone są w ustawie o systemie oświaty. Realizacja zadań nałożonych na organ prowadzący winna odbywać się w oparciu o wytyczone kierunki lokalnej polityki oświatowej i planowanie strategiczne. 22 lutego 2013 roku Starosta Szkolski zarządzeniem nr 5 na 2013 powołał zespół, którego celem było opracowanie
przedstawiono szczegółowy raport o stanie oświaty w powiecie szkolskim, wskazano problemy wymagające rozwiązania i zdefiniowano potrzeby lokalnej oświaty na najbliższe lata. Określono priorytety oświatowe oraz cele i zadania. Misją jest zapewnienie mieszkańcom powiatu szkolskiego dostępności do kształcenia kompetencji dostosowywanych do wymagań współczesności, uwzględniającego indywidualne potrzeby rozwojowe, przygotowującego do funkcjonowania we współczesnym świecie. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji w powiecie szkolskim, wpłyną na poprawę jakości i efektywności zarządzania oświatą oraz pozwolą na racjonalizację i optymalizację kosztów. Sukces realizacji wielu zadań uwarunkowany jest pozyskaniem środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, o które powiat będzie aplikował. Projekt dokumentu został poddany konsultacjom, w szczególności z przedstawicielami środowisk oświatowych, w tym związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. I dodam tutaj, że niniejszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik. Bardzo proszę Pan Starosta. Głos dyskusji. Proszę Państwa, chciałbym krótkie słowa, zdania powiedzieć o pracy zespołu, który powołał starosta swoim zarządzeniem w lutym 2013 roku. Przypomnę oczywiście osoby, które pracowały nad całym tym projektem polityki oświatowej. Był to pan Ryszard Mazelski, przewodniczący Komisji Edukacji, jako zastępca przewodniczącego tego zespołu, pan Zbigniew Zwolenkiewicz, członek zarządu powiatu szkolskiego, pan Janusz Grzonka, członek zarządu jednocześnie członek Komisji Edukacji, pani Elżbieta Domańska, członek Komisji Edukacji, pan Piotr Stec, członek Komisji Edukacji, pan Ryszard Mojecki, członek Komisji Edukacji, pan Tomasz Dobis, członek Komisji Edukacji, pani Beata Siedkowska, członek Komisji Edukacji, pani Wiesława Kowalik, dyrektor Zespołu Szkół w Sztumie, pani Marzena Zawisza, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Warmińczkach, pan Jarosław Drwięga, dyrektor Zespołu Szkół w Dzierżgoniu, pani Róża Banaś-Karańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Muśnica, pan Zbigniew Góralski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Połozębiu, pani Joanna Jachim-Poleszak, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, pani Zofia Cienkiewicz-Sima, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Waldemar Wiśniewski, starszy cech Rzeźbiostw Różnych w Sztumie, pan Marek Czebiołko, prezes firmy Elita w Sztumie, pan Piotr Smolarczyk, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Warlewiczkach i pani Aneta Kwiatkowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia i pani Karolina Ratusznik-Korzyk, podinspektor Wydziału Edukacji, Sportu, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia naszego starostwa. Te prace zostały podzielone na trzy panele. Pierwszy panel zajmował się podniesieniem efektywności kształcenia i wyrównywaniem szans edukacyjnych, dostosowanie oferty edukacyjnej do wyzwań, jakie stoją przed młodzieżą oraz do potrzeb dzieci i młodzieży szczególnej troski. I kierował tym panelem pan Zbigniew Zwolenkiewicz. Drugi panel pod kierownictwem pana Ryszarda Mazerskiego zajmował się poprawą jakości i efektywności zarządzania oświatą i reorganizacją i modernizacją bazy placówek oświatowo-wychowawczych. Oraz trzeci panel pani Zofia Zielkiewicz-Sima pod przewodnictwem tej pani zajmowała się dostosowaniem oferty edukacyjnej do rynku pracy i aspiracji młodzieży oraz aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na rzecz rozwoju edukacji. Każdy z tych paneli też określał źródła finansowania oraz misję polityki oświatowej na lata 2014-2020. Bardzo króciutko chciałbym powiedzieć o pracy. Każdy z członków tego zespołu dostał wstępny raport o stanie oświaty przesłany do wszystkich członków zespołu. Każdy z członków zespołu przygotował następnie spotkanie własną analizę SWOT sporządzoną na podstawie raportu o stanie oświaty oraz własne spostrzeżenia.
następnie analiza została jakby w całość złożona i przesłana do członków komisji. To, że komisja została podzielona na trzy grupy, to już mówiłem. Prace w grupach odbywały się według własnych ustaleń pod przewodniczącym każdej osoby prowadzącej. Po zakończeniu prac w grupach materiały zostały przekazane w formie elektronicznej do Wydziału Edukacji. Przewodniczący pani marzenik wydziału. Materiały zostały złożone jeden dokument i przesłane jako projekt do zarządu, do wszystkich członków komisji, do związków zawodowych w formie już projektu uchwały. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia były analizowane przez zespół. Zostały nie wszystkie te uwagi i spostrzeżenia zmienione czy też uwzględnione, ale myślę, że na ostatnim spotkaniu tego zespołu byliśmy wszyscy zgodni, że ten materiał jest taki, jaki komisja wypracowała i został on jakby przedłożony zarządowi do akceptacji w formie uchwały. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować wszystkim członkom zespołu. No, zespół pracował pocieszyła. Jedni byli bardziej zaangażowani w tę pracę, inni troszeczkę mniej, ale generalnie ten dokument został opracowany. Myślę, że dla dobra naszej oświaty. Chciałbym bardzo podziękować przewodniczącym tych paneli, tych trzech paneli, szczególnie tutaj pani Zofii Ziemkiewicz-Zima, panu Ryszardowi Łazerskiemu, panu Zbigniewowi Zwolenkiewiczowi za bardzo duże zaangażowanie w pracach zespołów. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Dziękuję. Przedstawiony cały materiał, to jest obszerna, właściwie można powiedzieć, księga. Chciałbym się zapoznać, czy nie będziemy jej przedstawiać szczegółowo, żeby Państwo na pewno się zapoznali. I w związku z tym, czy do tej uchwały mamy jeszcze jakieś pytania? Nie? W związku z tym, proszę Państwa, proszę. Nie mam pytania, ale chciałbym jednak zabrać głos i również powiedzieć swoje spostrzeżenie i uwagi. Otóż praca zespołu i praca komisji opracowującej politykę oświatową zaczęła się dość, powiem, mało twórczo. W sensie takim, że zespoły tak pracowały trochę w sposób uśpiony, ale kiedy pojawiła się pierwsza wersja, taka robocza, z tego, co zebrano z tych trzech zespołów, znalazł się pewien wpis, wzbudził on straszne kontrowersje. Otóż to, co mnie, proszę Państwa, z tych głosów, które się pojawiły w związku z tym, ponieważ pojawił się zapis, który mówi, że przy dalszym spadku ilości uczniów w naszych szkołach w Szczynie może dojść w przyszłości do połączenia dwóch szkół. Otóż ja muszę to powiedzieć, proszę Państwa, nie jesteśmy tak po prostu, po polsku, zaklinaczami rzeczywistości. Jeśli ta tendencja się nadal utrzyma, to chcę powiedzieć, że może jeszcze nie w przyszłej kadencji rada, ale 2018, gdzieś tak pod koniec tej strategii oświatowej, niestety będzie musiała się bardzo poważnie zastanowić. I chcę powiedzieć, i tutaj najbardziej było mi, że tak powiem, dziwiło mnie stanowisko też naszego szanownego kolegi Piotra Steca, który był poprzednim starostą i w poprzedniej kadencji ze swoim zarządem przygotował strategię oświatową, w której również już przewidywał tą ewentualność, czy to zagrożenie. Otóż ja mam taki niestety
trochę gromadzie zatrzymywać na przyszłość. Ja tą strategię w sprawie polityki, uchwały w sprawie polityki oświatowej na lata 2009-2013 mam. No, proszę Państwa, jeden z punktów, który to jest tak, osiągnięcie docelowego modelu oświaty jest punkt pierwszy. Podjęcie próby dążenia do racjonalizacji finansowania oświaty poprzez reorganizację sieci placówek przy uwzględnieniu niszu demokratycznego. To jest nic innego, proszę Państwa, tylko zapis, który mówi, będziemy racjonalizować sieć szkół, bo nie będzie nas stać na utrzymanie takiej agencji. W 2009 roku zarząd, pan starosta i zarząd, sygnalizowali ten problem. W 2013 roku ten problem się tylko pogłębił. I ja myślę, że powinniśmy wszystko jako rada, jako organ prowadzący zrobić, żeby tą tendencję odwrócić. Jak my tego nie zrobimy, proszę Państwa, bo my razem tych młodzieżów tutaj nie znajdzie nie wiadomo nic. My musimy po prostu jakością kształcenia tę młodzież przyciągnąć. Ja mówię my, ale mam na myśli szkoły. To zespoły pedagogiczne, grona pedagogiczne, dyrekcje szkół muszą dołożyć przeciwstawę. I dlatego powiedziałem o tym, że to nie jest pomysł, który pojawił się w 2013 roku, że tą sieć szkolną trzeba będzie zorganizować. Ten problem był sygnalizowany w 2009 roku przez ówczesny zarząd polityce oświatowej. I to ten zapis, proszę Państwa, a to, że on został powtórzony może bardziej w ostatni sposób, albo taki bardziej klarowny, to tylko pokazuje, że tu jest pewnego rodzaju ciągłość władzy i pochylanie się nad problemem. To nie było coś dobrego. Dlatego, proszę Państwa, w tej polityce oświatowej są zapisy, które mają dać szansę, żeby w tych szkołach było naszych, ta również była lepiej kształcona. W tej chwili, proszę Państwa, żadne wszystkie rankingi, które są, te takie ogólnopolskie, niestety naszych szkół nie ma. Ja bym chciał, żeby nasze lica, chociaż nigdy nie było sztuczne, żeby one wróciły do tego rankingu, żeby one się tam znalazły, bo to jest, proszę Państwa, to będzie to odzwierciedla, że to są dobre szkoły. Jeśli uczeń wybiera liceum, to chce wybrać dobre. Jeszcze jedno, proszę Państwa. Nasze szkoły ze sobą nie konkurują o uczniów. Jeśli ktoś twierdzi, że nasze szkoły konkurują, wydzierają sobie uczniów, to jest nieprawda. Uczniowie z rejonu, gdzie szkolę, idą, wybierają szkoły, gdzie szkolę. Młodzież z rejonu tutaj Sztumskiego wybiera szkołę, liceum, ja mówię o liceum, wybiera liceum Sztumskiego. Natomiast młodzież z całego powiatu i spoza powiatu, która się kształci w kierunkach technicznych, zasadniczych, wybiera szkołę bateryczną. Te szkoły sobie nie zabierają uczniów. Natomiast te szkoły, tak jak powiedziałem, głównie liceum, muszą poprawić jakość, prawda? To muszą być szkoły dobre. Ja z przyjemnością, proszę Państwa, wysłuchałem 2 lata temu i tutaj są osoby, które tego wykładu będę wysłuchał. Pani Skidzyna, pani członka zarządu powiatu gdyńskiego, która odpowiada za oświatę. Ona chce powiedzieć, że powiat gdyński jest na 3. miejscu w rankingu powiatów, wszystkich powiatów 20 w naszym województwie, na 3. miejscu. Wyprzedza tylko chyba Sopot i Gdynię. Nawet Sopotę. Postawili na jakość kształcenia. I to, proszę Państwa, z pełną świadomością powiedziałem nauczycielom, że źli, słabi nauczyciele będą musieli odejść. I proszę Państwa, tam się po prostu, że tak powiem, systemu oświaty, nauczycieli tych słabych się po prostu pozbędą. Zostali najlepsi. I tylko w ten sposób możemy to poprawić. Proszę Państwa, oświata to jest w powiecie 50% wydatków. My w tej chwili, w roku ubiegłym, rok temu, do oświaty zaczynamy dokładać. Czyli już nam brakuje. I żeby poprawić to jakoś, ja wiem, że też my musimy zrobić. Ale ja myślę, że
organ prowadzący swoje zadanie już w dużej części zrobił, poszkodowane. Po części już będą remontowane, będą dalej remontowane. My możemy doposażyć do szkoły, ale to nie organ prowadzący będzie miał wpływ taki bezpośredni na jakość kształcenia. To muszą zrobić już sami nauczyciele. Dlatego prosiłbym bardzo, żeby twój takie pismo, które dostałem na maila, jak przesłałeś tutaj na ręce pana przewodniczącego komisji, to mnie zmobilizowało do przeczytania tej polityki oświatowej z 2009 roku i to nie było nic na ręce. To była kontynuacja. Dziękuję. Ja mam taką skromną uwagę. To wygląda, że to będzie na całą prezentację do całego działu oświaty w naszym terenie, dyrektorów szkół i starostów. Proszę Państwa, to co ja ostatnio wyczytałem, że Marburg, mając 70 pracowników w więzieniu, tworzy szkołę całego typu więziennictwa. U nas w Sztumie pracuje ponad 300 ludzi. Proszę Państwa, gdzie byście byli do tej pory? Przecież wszyscy, którzy chcą teraz pracować w więzieniu, pójdą do szkoły do Marburga. A my ciągle naciekamy, że nam ludzie. Gdzie wy jesteście? Dziękuję bardzo. Kierunkami to jest trochę tak chyba niecudowo, bo tak naprawdę po średniej szkole dzisiaj nie dostanie pracy w zakładzie karnym. Tak? Dzisiaj trzeba kończyć studia, można kończyć szkołę jakąkolwiek i później pójść na branżowe studia. To zawsze 30% jest po studiach. Jest też pytanie o praktyki, o całą bazę tych zajęć. Oczywiście nie będziemy się tutaj sprzeczali w poprzedniej strategii, panie Rady, nie ma w ogóle żadnego słowa o łączeniu szkół. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zastanawiające jest, dlaczego w ciągu tak krótkiego czasu z 5 klas w Zespole Szkół Kasprowicza zrobiło się w ciągu jednego roku 3 klasy. To jest zastanawiające, bo to się nie przekłada na to, że gimnazjalistów ubyło właśnie o tylu. Ja to sprawdzałem wielokrotnie. Nie, szanowni Państwo. Jest inny powód, że dzieci wybierają szkołę poza naszym powiatem i nad tym się trzeba pochylić. Przewodnicząca starosta też wielokrotnie potwierdzał, podkreślał, że nie tylko niż demograficzny jest przyczyną tego, że dzieci nam uciekają. Utraciliśmy i obawiam się, że bezpowrotnie dzieci, które ze szkoły w Szropach odjeżdżają do Marburga. Ja nie wiem, czy to jest tendencja, którą się uda powstrzymać. Tu trzeba w tej chwili pilnych działań, bo tak naprawdę, panie radny, dzisiaj w szkole nie zostają nauczyciele najlepsi. Dzisiaj to niż demograficzny i spadająca liczba dzieci będzie dyktowała, ilu nauczycieli w szkole zostanie. Niestety, stracą pracę też najlepsi. Po prostu nie będzie dla nich dobrze. Jeżeli nie przybędzie nam dzieci, trzeba czym prędzej bardzo dużą, szeroką, dobrze finansowaną kampanię rekrutacyjną zrobić. Myślę, że ze wsparciem również starostwa, tak aby tu się nie zrobiła jakaś taka tendencja, która będzie już czymś stałym, bo naprawdę chcę wierzyć, że szkoły zrobią dobry nabór i że dyrektorzy nie będą musieli do końca maja podejmować dramatycznych decyzji na temat pół biedy jak ograniczenie etatu, ale zwolnić. Dzisiaj utrata pracy w szkole tak naprawdę wiąże się już z całkowitą utratą pracy. Nie znajdzie się już pracy. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś głosy? W sprawie polityki oświatowej. Jeżeli nie, proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanej do projektu uchwały dotyczącej przyjęcia polityki oświatowej Powiatu Sztumskiego na lata 2014-2020. Dziękuję. Projekt uchwały została przyjęta 15 głosami. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwa ustawa. Ja tylko krótko, bo ja rozmawiałem ten zespół, jak to kolejna będzie koła, ale ja ze swojej strony chciałbym podziękować pracowania nad tą polityką oświatową. Dziękuję za to, że została
radny, dziękuję za to, co zostało. Jego myśl przyjęta i myślę, że to będzie dokument, który pozwoli zrealizować wszystkie nasze zdanie, jeżeli chodzi o oświatę i jednocześnie z tym, że do naszych szkół będą przybywać uczniowie w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Zintegrowana Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miejskiego obszaru funkcjonalnego Pagórek. Bardzo proszę pana Sebastiana. Szanowni Państwo, uchwała Rady Powiatu Szklickiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Zintegrowana Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego szansa na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miejskiego obszaru funkcjonalnego Pagórek. Podstawa prawa, paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na współdziałanie Powiatu Szklickiego z miastem Pagórek, Powiatem Pagórskim, miastem gminą Szklun, gminą Stare Pole, miastem gminą Nowy Staw oraz gminą Pagórek w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Zintegrowana Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miejskiego obszaru funkcjonalnego Pagórka współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Ustęp 2. Warunki współpracy w zakresie realizacji projektu określi zawarte porozumienie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szklickiego. Paragraf 3. Uchwała powierza się podjęcia. Jeszcze tylko dodam, że mamy tu bardzo dobre dofinansowanie, bo 90% całkowita wartość projektu, który będzie realizowany, czyli już jest realizowany od stycznia bieżącego roku do 30 czerwca przyszłego roku, wynosi 2 995 960 zł. Wkład własny wszystkich partnerów jest 10%, czyli 299 596 zł. Wartość zadania, które będzie współfinansował czy realizował Powiat Szklucki, to jest 422 985 74 grosze i odpowiednio wkład własny od tego 10%, 42 298 57 groszy. Dodam jeszcze, że uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetu w dniu wczorajszym. Została rekomendowana w przyszłości. Dziękuję. Panu Sebastianowi. Panie Przewodniczący, czy do przedstawionego projektu uchwały pytania? Jeżeli nie, proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu Zintegrowana Współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miejskiego obszaru funkcjonalnego Pagórek. Dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Proszę Państwa, myślę, że przechodzimy, zanim przejdziemy do kolejnego punktu naszego porządku obrad, zaproponowałabym Państwu dzisiaj